za bardzo, kurde, nie ma jak. Wiecie, o co chodzi. Piliśmy, o kurde. Ole dziura, bym się wpakował. No to jedziemy. Także siema siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale. A dzisiaj jedziemy sobie z Tobiaszem, którego już znacie z poprzedniego odcinka. A dzisiaj w tym odcinku musimy pojechać do mechanika. Znaczy, no nie, że coś z naszymi maszynami jest nie tak, tylko po prostu zamówić te części. Musimy u niego kupić po prostu uszczelki do lak do XJ600. Co tam jeszcze? Olej do lak, olej do silnika i olej do mojego silnika, bo będzie trzeba zaraz wymieniać. Aha, i olej do lak do mojego motocykla, bo tutaj też będzie trzeba. I jeszcze uszczelniacze do motocykla Tobiasza, bo u niego też lagi puściły. Także widzicie, u każdego naraz puszczają lagi. Także nieźle, nieźle. Ale jest upał dzisiaj, masakra. Dzisiaj jest taki upał, że to jest szok. A dzisiaj tyle na głowie miałem. Musiałem jeszcze w słońcu 20 minut ponad stać. A takiego pana, bo tam sprzedawaliśmy auto i się spóźniał, bo kurde, coś tam przejazd zamknięty był, a tam pociąg jechał czy coś takiego. I tak stałem w tym słońcu i się ugotowałem od środka normalnie. No w kombinezonie czarnym, no to trochę grzeje jednak. Chciałem przed chwilą wrzucić następny bieg, a ja kurde zrzuciłem bieg. No jedziesz pan z Punto, czy nie jedziesz? Także zobaczymy, co to będzie za odcinek. Też luźna jazda, no nie, bo fajnie się przyjęło. Także nagrywamy luźną jazdę. Mam nadzieję, że mechanik nie zobaczy, że nagrywam i nic nie będzie nam mówić, aby wyłączyć kamery czy coś takiego. Bo to może być już ostatni ciepły dzień w tym tygodniu. Także mega słabo. O. Także mega słabo wam powiem. Dniach ma już padać, także bardzo słabo, no. Ja nie tutaj mieszkałem. Ja tutaj tyle lat mieszkałem, a dalej nie znam tych dróg niektórych, masakra po prostu. No na rowerach kiedyś się tak nie jeździło tymi dlatego. Dobra, tutaj będziemy kręcić w lewo. Dzisiaj jeszcze zrobię live streama, w sensie tym, że jeden dzień przed tym, kiedy zobaczycie ten film. No bo dawno po prostu nie było live streamów, a fajnie się je prowadzi. Tutaj na tym zakręcie trochę się boję jednak, dlatego zawsze zwalniam. Jest taki niepewny ten zakręt. W sumie tutaj wszystkie zakręty są niepewne. O, niepewne dla mnie. Ale się położył. O, ja nie mogę. Prawie chyba pokonę. Nie. Dobra, wątku, kurde. Też często policja po krzakach się chowa, a ja nie chcę żadnego mandatu czy coś w tym stylu. No ale dobra tam. A ostatnio sobie tak jechałem. O takim slalomem po moim pasie normalnie. I mi gościu z naprzeciwka prawie by we mnie wjechał. Specjalnie o tak jakby zrobił i wjechał na mój pas. Się prył do mnie. Szkoda, że nie nagrałem, bo fajny byłby materiał z tego. No ale co zrobić? No, ja nie lubię rond, jak widzicie. O, teraz mu ładnie poszło. Wheelie robię, tylko że inaczej kamerkę mam ustawioną i nie ma tej perspektywy, ale ja też jadę teraz na jednym kole. Żeby nie było, no nie? Bo zaraz zobaczymy, co, jaką cenę nam powie ten mechanik za te części, co tam potrzebujemy i ten olej. Myślę, że ze wszystkim to kurde wyjdzie z 300 zł. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Pamiętacie tą drogę, bo tutaj jechaliśmy na ten właśnie, na te właśnie rozpoczęcie sezonu, że trzeba uważać. Tutaj mamy nasz warsztat, serwis. Stoją już jakieś motocykle.
poziomka? Średnio. Dobry. XJ6, tak? XJ6. Dobra, my już wracamy. Wszystko załatwiliśmy. O kurde. Ole dziura, bym się wpakował. Za bardzo skupiłem się na gadaniu. Zamówiliśmy uszczelniacze do Jaguar 1, uszczelniacze do XJ600, olej silnikowy dwa razy i dwa razy olej do lak. A no i on też musiał jeszcze olej zamówić sobie. Czerwone tutaj, dziwne. Tutaj w ogóle nigdy świateł nie było, ale teraz właśnie widzę, że zamontowali, bo ludzie nie przypuszczają tych, co na pasach idą. Więc musieli ich poratować tymi właśnie światłami. Także cieszę się, że wszystko załatwiliśmy już. I teraz możemy iść sobie na jakiegoś coś sobie wypić i będziesz tosik, no nie? Wiecie, o co chodzi. Do Biedronki jakieś zajdziemy. Ja muszę zatankować jeszcze sobie konto. Zatankować, załadować, bo... Ole, poszedł. Muszę załadować sobie konto, bo muszę przedzwonić do mojego taty, żeby tam potwierdził to zamówienie, bo nie wiem, czy wszystko dobrze zamówiłem. A nie chcę nic za dużo, ani nic za małe zamówić, wiecie jak to jest. Chciałem sobie jeszcze przerywacz do kierunkowskazów zamówić, a jakoś nic nie powiedział o tym przerywaczu. Chyba zapomniał, że trzeba. No nie, już będę jeździć na tych szybkich kierunkach. O, wymieniłem sobie te kierunki na Jack Motors i nie ten przerywacz zamówiłem, co powinienem. Dlatego też migają trochę za szybko. Tutaj jakiś kładź siedzie. Ale ja jechałem na kładziszu, Canam 1100 chyba, Outlander. Taki nowszy, już wiecie, o co chodzi. I kurde, jechałem tym kładem i kład to nie jest dla mnie. Tak samo jak supermoto, dziwnie mi się po prostu tym skręca, tak za sztywno jakoś. No bo na moto to się, wiesz, położysz, a na kładzie no to tak za bardzo, kurde, nie ma jak. Wiecie, o co chodzi. A sobie dzisiaj wyjechałem nagrać, bo no fajnie się spotkać, pogadać z Tobiaszem i ogólnie wam przy okazji nagrać odcinek, także spoko. Pogoda też dopisała, chociaż jest jednak trochę gorąco. Ja już wiem, jak będzie lato. Jak będzie lato, to już to dopiero będzie gorąco, a ja już narzekam, jak mamy 25 stopni chyba. Co dopiero, jak będzie 35. Ale w końcu będę mieć zrobione te lagi. U Tobiasza tak samo. Ale on schodzi nisko. Ja też już coraz niżej schodzę, ale wiadomo, że nie mam jeszcze tak doświadczenia w tym schodzeniu. Człowiek cały czas się uczy. No zaraz wam pokażę, gdzie się zaraz zagapiłem. Wraz bym wjechał prawie w tira. Co to tam jest? A, no dobra, można i tak. Muszę sobie wyprzedził, ale tak wiecie, wyprzedzać, kurde, to... Nie, raczej nie będę wyprzedzać. 5 minutes later. A bo dobra już. Gdzie my teraz idziemy? Chyba do Biedronki, bo to wiesz, trzeba sobie jakieś zakupy zrobić. No, zdążyłem jeszcze. A już tutaj w moim mieście widziałem 3 TZR-ki. Nie wiem, kogo one są, raczej jedną znam, a inne pozostałe nie wiem, kogo to są po prostu. Jak ktoś ma jakieś info, kto tutaj ma TZR-kę w moim mieście, bo pewnie poznajecie to miasto, jak tutaj mieszkacie albo w okolicy, to możecie dać mi info jakieś, bo wiecie, im więcej ludzi to jazdy, no to tym lepiej. O, i tutaj na pasek zginęła właśnie osoba, bo tir ją przejechał. Kurde, on tak swobodnie tutaj wyprzedza i wszystko. Dojeżdżamy do Biedronki. W Biedronce najtaniej to idziemy na jakieś lody. Ty tak swobodnie wyprzedzasz, kurde. No, wchodzimy. Panie,
się cały czas tym bawi, bo się nigdy nie nauczył. 2000 years later. O słoku. Byliśmy sobie teraz w Biedronce. Jedliśmy sobie te lody i picie. No dobra, Tobiasz, Machno, tu już pojechałem. Ale tak dziwnie się jedzie z pełnym brzuchem, o Jezu. Się trochę pojadło, to damy radę. Kurde, ale dziura. Ja nie mogę, co sobie kierowcy myślą, jak on tak jedzie, masakra. Kurde, możecie mi tak napisać, czy tak na legalu mogę tym środkiem sobie jechać, czy nie, bo jestem w sumie ciekaw, bo ja zawsze to tak trochę podchodzę do tego ostrożnie, no nie? Bo widziałem u jednego youtubera, że zatrzymali kogoś właśnie za takie wyprzedzanie. No on uciekł, no, chyba na CBR-ce jakiejś. Chociaż w sumie nie pamiętam, kto to był już. I nie pamiętam w sumie, jaki miał moto. Ale chyba to była CBR-ka i wtedy przez ten film to go po prostu policja szukała i znalazła go. Dostał mandat chyba. A film, jak dobrze pamiętam, no to zniknął z internetu. A nie wygląda, co? No możecie sobie teraz porównać takie wioski w Niemczech, jak wyglądają, bo w Polsce znowu inaczej, tutaj inaczej, tak przy drodze. Widzicie, jak to wygląda w Polsce? Gdybyśmy byli w Polsce i byłaby taka droga, to wszędzie pewnie by były bloki wokół nas. No tutaj mamy takie domki przy głównej drodze, no nie? Co moim zdaniem lepiej po prostu wygląda. Jakiś kolega z klasy. To ja lecę prosto, nie? To możesz prosto lecieć. No. Normalnie. Możesz się z odcinkiem pożegnać. A to trzeba się zrobić. Ale poszedł. Skubany. Patrzcie, już go nie widać. On już gdzieś tam w Berlinie chyba. Co to było? Co tam było? Prawie wjechał, czy o co chodzi? Będę musiał sobie zobaczyć na odcinku. Jakiś road rage. Dziadek pewnie kieruje. Kurde, nieuważnie jeżdżą te dziadki w Niemczech. Takie bryle mają parometrowe, to kurde. Nawet z tymi brylami nic nie widzą. Już mi tak samo na rondzie raz wyjechał. Jadę sobie do tego Kauflanda. Kupię sobie żelki jakieś. Może i na poprawę humoru. Kurde, serio, co ja tam zrobiłem z tym kanałem? Wiecie, czemu ja nagrywałem cały czas te wyzwania? Bo obcokrajowiec zdobył ponad 100 tysięcy wyświetleń. A wiecie, dla mnie takiego małego twórcy to był po prostu szok, że mój film osiągnął aż tyle, prawda? I myślałem, że jak będę cały czas nagrywał obcokrajowca, wyzwania, no to serio będą cały czas tego odcinki, to się nie znudzi. A jednak się myliłem i się znudziło szybciej niż myślałem. Więc pora cię wziąć za kanał, ale tak na serio, bez jakiejś tam zabawy. Mamy Kaufland. Zaparkuję sobie gdzieś. Tutaj fajna taka droga jest, kurde. Taka gładka. No ten stoi tutaj, nie wiadomo co chce robić. No i gdzie tu parkować teraz? Tutaj masz. O, jest, wolniej akurat miejsce. A to pani. W takich BMW-kach zawsze panie jeżdżą, a nie panowie. Okej, już kupione. Zakupy zrobione, promocja była, no to sobie kurde parę paczek wziąłem. Możecie mi pisać na premierze albo w komentarzu, czy byście chcieli odcinek z moim bratem. Jeszcze nie gada, znaczy no gada w swoim jakby języku. I ma mini kłada takiego, to mógłbym z nim przykładowo coś nagrać, no nie? Dobra, ja już będę lecieć, bo już czas mnie trochę goni. Także słuchajcie, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama oraz na grupę, macie oczywiście linki podane w opisie. Dużo się dzieje, dużo nowych fotek, więc wbijajcie. Także co, my się widzimy już w kolejnym odcinku, siemano!